Czwartek, 28 marca, Agnieszka Jankowska, witam i zapraszam na wydarzenia. Niezwykłe znalezisko sprzed lat. Szczątki ludzkie oraz broń. Szóstka w Totka padła w Głogowie. Udało się komuś trafić. Niezwykłe znalezisko w Ścinawie, szczątki ludzkich kości, a także broń głównie produkcji niemieckiej wraz z amunicją i rzeczy osobiste odkopano przy ulicy Jezuickiej na osiedlu Klasztornym. To właśnie to miejsce jest najbardziej chronionym miejscem w Ścinawie, które budzi ogromne zainteresowanie mieszkańców. Od wczoraj niezwykłego znaleziska pilnuje policja i saperzy. Powiadomiona została jednostka policji, zostały zabezpieczone szczątki ludzkie oraz broń. Wiemy też, że przy tym wszystkim jest także jeden nieśmiertelnik, czyli musiał być to jakiś wojskowy. Miejsce to zostało zabezpieczone przez funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Ścinawie. Pracowali również nad tym znaleziskiem policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Lubinie. Patrol saperski zabezpieczył ujawnioną amunicję i broń. Zostały powiadomione odpowiednie służby, w tym IPN oraz Wojewódzki Konserwator Zabytków. Miejsce, gdzie dokonano odkrycia, stał kiedyś klasztor. Pamięta go jeden z mieszkańców Ścinawy, który mieszka tutaj już od blisko 70 lat. Klasztor był. No. Klasztor i braciszki jeszcze były, siostry zakonne, tam cmentarz jeszcze jest. Cmentarz jest. Czyli można było się spodziewać takiego znalezienia. Tak, a tu był dziecinny cmentarz. Po mojej lewej stronie zaczynała się ta zabudowa kościołem przy Klasztornym. I wiemy z historii, że podczas walk o obronę Ścinawy w 1945 roku właśnie ten klasztor był mocnym punktem oporu, jeżeli chodzi o obronę niemiecką. Tak naprawdę nie wiemy, co jeszcze tutaj w pobliżu może być. Mamy patrol saperski, czekamy na specjalistów z Instytutu Pamięci Narodowej, którzy będą jakby analizować to znalezisko. Dziś na miejsce mieli dotrzeć przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej. Wtorkowe losowanie Lotto okazało się szczęśliwe dla osoby, która wygrała prawie 5 milionów złotych. Główna wygrana padła w Głogowie. To był los wart dokładnie 4 806 823 zł. Szóstka padła podczas wtorkowego losowania, a szczęśliwiec zagrał w głogowskiej kolekturze przy ulicy Kossaka 2. Do wygranej wystarczył tylko jeden zakład, puszczony metodą na chybił trafił. Udało się komuś trafić, no rzeczywiście, wygrana padła u nas. No, gratuluję temu szczęśliwemu wygranemu na naszej kolekturze. Niech sobie układa życie jak najlepiej. Niech zrealizuje pieniążki w właściwy sposób. Prawie 5 milionów złotych to kwota, która może przyprawić o zawrót głowy i mocno rozpala wyobraźnię. Pomysłów na to, co zrobić z takimi pieniędzmi, nie brakuje. Wolę nie myśleć, pewnie bym zgłupiał. Pewnie bym zgłupiał tak jak każdy. Nie mam pojęcia, nigdy się nie zastanawiałem. W pierwszej kolejności? Rejs dookoła świata. Nie wiem, mam czwórkę dzieci, także dałabym sobie radę. 8 wnuków. Stawiałabym na rodzinę. Nie na obdarowywanie, tylko na rodzinę. To taka podróż dookoła świata. Fajnie na by pewno. Było? Super by było. To trzecia szóstka trafiona w Głogowie, a lokalny rekord padł 6 września 2000 roku i wynosi 9 294 824 zł. Coraz bardziej przyjemna pogoda zachęca do tego, aby wybrać się na rodzinny spacer. Tłoczno zaczyna się robić m.in. na miejskich placach zabaw. Ale tam zamiast dobrej zabawy na rodziców i ich pociechy może czekać przykra niespodzianka. Zaniedbane sprzęty, niedopałki papierosów w piaskownicach i zalegające liście. Tak wygląda wiele głogowskich placów zabaw po zimie. Od marca obsługą i utrzymaniem porządku na tego typu obiektach zajmują się głogowskie obiekty usługowe. W pierwszym zdaniu chciałbym poprosić o cierpliwość. Po pierwsze dlatego, że dopiero to zadanie przyjęliśmy. Po drugie, że dostaliśmy 50 nowych obiektów. To jest 18 placów zabaw, 12 siłowni zewnętrznych, do tego 5 stacji napraw rowerów i 12 mostków nad strumykami. Więc nawet, żeby zrobić w tej chwili ten przegląd wiosenny, dokładny, zdokumentować to wszystko i pospisywać, jakie są usterki, to potrzeba jednak troszeczkę czasu. Czasu na wiosenne porządki i naprawę usterek jest jednak coraz mniej, bo na placach zabaw pojawia się coraz więcej rodziców z dziećmi. Jak przekonuje dyrektor głogowskich obiektów usługowych, w najbliższym czasie wszystkie obiekty zostaną uprzątnięte, a uszkodzone sprzęty naprawione. W tej chwili cała ekipa, jaka jest tylko możliwa,
dokonuje porządków wiosennych. Wiadomo, że po zimie, po jesieni liście, śmieci, które były ukryte pod śniegiem, to wszystko w tej chwili wyłazi. Także, żeby tych 30 obiektów uporządkować, to potrzeba też troszeczkę czasu. Proszę waszych mieszkańców o cierpliwość. W tej chwili wszystko porządkujemy, kontrolujemy, spisujemy i na bieżąco będziemy naprawiać. W najgorszym stanie był stylizowany na średniowieczny grunt plac zabaw w Parku Słowiańskim. Miał on być ciekawym obiektem rozrywki dla dzieci, ale coraz częściej służył libacjom alkoholowym lub jako miejsce nocelegowe dla bezdomnych. Podjęliśmy takie działania, poinformowaliśmy nawet o tym prezydenta miasta, że ten obiekt będzie zamykany na noc. Tam są trzy bramy wejściowe, będziemy zamykać na kłódki. Będzie informacja, że obiekt jest monitorowany, bo jest jedna kamera umieszczona na sąsiednim budynku, tam gdzie można było ją najlepiej zlokalizować. I będą tablice informujące o tym, że ten plac zabaw jest czynny od godziny 10 do 20. Nasi pracownicy codziennie rano będą otwierać i w momencie otwarcia sprawdzą stan tego placu, jak wygląda po nocy. Przy każdym placu zabaw w mieście mają też zostać zamontowane specjalne tablice z numerem telefonu, pod którym mieszkańcy będą mogli zgłaszać ewentualne usterki. A w dzisiejszych wydarzeniach zobaczycie Państwo jeszcze? Kiedy wiosenne porządki na głogowskich placach zabaw? Chciałbym poprosić o cierpliwość. Pozew Kolinsa odrzucony, godlewskie mogą spać spokojnie. Tak zaśpiewały, że nie miałem tego w ogóle ochoty słyszeć. Finał starcia pomiędzy Rafałem Kolinsem, znanym motoryzacyjnym designerem z Legnicy, a siostrami godlewskimi, internetowymi celebrytkami. W listopadzie ubiegłego roku Kolins zgłosił do legnickiej prokuratury film, na którym sławne siostry prezentują hymn Polski z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Według Gwiazdora to była profanacja. Inne zdanie ma jednak prokuratura, która informuje, że dokładnie rozpatrzyła sprawę i odrzuciła pozew. Decyzja śledczych jest prawomocna. Braci Collins większości legniczan przedstawiać nie trzeba. Bracia Collins robią auta, bardzo fajne. Tak w wielkim skrócie, bo dokładniej dwaj legniczanie międzynarodową sławę zyskali dzięki profesjonalnemu designowaniu luksusowych samochodów. W listopadzie 2018 roku burzę w mediach społecznościowych i na portalach plotkarskich wywołało jednak nie kolejne dzieło motoryzacyjnych artystów, a ten film, który opublikował jeden z braci, Rafał Collins. Pozywam Małgorzatę Godlewską oraz Monikę Godlewską. Jedna z nich ma pseudonim Esmeralda, nie kojarzę, która. Za szkody na rzecz narodu polskiego i Rzeczpospolitej Polskiej. Chodzi o inny udostępniony również w serwisie YouTube film, na którym niejakie siostry godlewskie, internetowe celebrytki znane m.in. z tego, że na łamach internetu publikują swoje wykonania różnych piosenek, prezentują hymn Polski. Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy, co nam moc wydarła, szablom odbijemy. Marsz, marsz Dąbrowski, do Polski z ziemi włoskiej. Collins postanowił sprawę zgłosić do prokuratury. Trafiła ona na biurko śledczych z Legnicy. Ta rozpatrzyła zawiadomienie. Po przeprowadzeniu tego postępowania prokurator wydał postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie publicznego znieważenia w dniu 10 listopada 2018 roku za pośrednictwem sieci Internet Narodu Rzeczypospolitej Polskiej. Według legnickiej prokuratury wykonanie hymnu przez godlewskie nie nosi znamion przestępstwa. Prokurator tutaj podniósł, iż utrwalone wyżej wymienionym materiale zachowania dwóch kobiet nie wyrażały pogardy, nie były obelżywe, uwłaczające czy ośmieszające dla narodu Rzeczypospolitej Polskiej ani dla hymnu państwowego. Decyzję prokuratury podtrzymał również Sąd Okręgowy w Legnicy. Rafał Collins odmówił nam komentarza w tej sprawie, a telefon managementu godlewskich milczy. Tymczasem takie wykonanie hymnu nie powinno ujrzeć światła dziennego, mówią nam legniczanie, którym zaprezentowaliśmy materiał. No wydaje mi się, że to jest trochę chyba nie na miejscu. Słów przede wszystkim te dziewczyny nie znają, tak mi się wydaje. No i ta melodia taka jest trochę chyba oszukana. Tak zaśpiewały, że nie miałem tego w ogóle ochoty słyszeć, a po prostu uszy więdły. Więc to była masakra, więc po prostu od tamtej pory, gdy pojawiła się jeszcze w mediach społecznościowych, to masakra, co się dzieje w ogóle z tymi wszystkimi ludźmi. To jest trochę nie na miejsce jak dla mnie. Choć pojawiają się łagodniejsze opinie. To znaczy, wie pan, można to wysłuchać,
jest to wdzięcznie zaśpiewane, ale to nie jest nasz Mazurek. Nie wzywa do boju. A czy decyzja śledczych była słuszna? O zdanie zapytaliśmy jednego z legnickich publicystów, który odpowiada krótko. Naprawdę dajmy sobie na wstrzymanie, bo to, że ktoś lepiej, gorzej coś wykona w ramach działalności artystycznej, nawet jeżeli ona jest kiczowata, to nie jest jeszcze powód do tego, żeby zajmowała się tym prokuratura albo policja. Czy jednak film nie był przekroczeniem granicy dobrego smaku? Rzecz gustu, a o gustach przecież się nie dyskutuje. 4-letni Kubuś zmaga się z bardzo rzadką chorobą genetyczną. Jedyną nadzieją jest terapia w klinice w Hamburgu. Koszty leczenia oszacowano na 750 tysięcy euro rocznie. Z pomocą rodzinie ruszyli policjanci z polkowickiej komendy, koledzy ojca chłopca. Akcja odbiła się szerokim echem w całym rejonie. Organizowane są m.in. licytacje i zbiórki podczas różnych imprez. Funkcjonariusze dziękują wszystkim darczyńcom i proszą o dalsze wsparcie. Pierwszy atak padaczkowy wystąpił u Kubusia w zeszłym roku. Na początku tego roku lekarze postawili diagnozę – choroba Battena. W Polsce nie ma możliwości leczenia i jedyną nadzieją jest terapia w klinice w Hamburgu. Z pomocą ruszyli polkowiccy policjanci, koledzy ojca chłopca. Bardzo mnie cieszy, że apel, który wystosowaliśmy o pomoc dla syna polkowickiego policjanta, zaraz po otrzymaniu tej smutnej informacji za pośrednictwem policyjnych stron internetowych i naszych mediów społecznościowych, zyskał tak szerokie grono osób zainteresowanych, zarówno wśród osób prywatnych, jak i władz samorządowych. W wielu miejscach organizowane są zbiórki pieniędzy. Tak było na przykład podczas sobotniej imprezy w polkowickim rynku. Jedną z nich ogłosił burmistrz Przemkowa. Do soboty, do 23.59 można licytować na Facebooku, na grupie Licytacja dla Kubusia. Na jeden dzień fotel burmistrza Przemkowa. Przewidujemy szereg atrakcji dla osoby, która wygra tą licytację. Między innymi przeprowadzi naradę, operatywkę z moimi pracownikami. Odwiedzimy dwie jednostki, w tym jedną oświatową. Oczywiście zapas kawy i herbaty do użytku i również szereg niespodzianek. Mi nie pozostaje nic innego, jak podziękować wszystkim osobom, które pomogły Jakubowi i prosić o niepoprzestawanie na tym, gdyż jak wiemy, skala środków potrzebnych do uratowania syna naszego policjanta jest rzeczywiście ogromna. Koszty leczenia Kubusia oszacowano na 750 tysięcy euro rocznie. Pomóc można też wpłacając darowiznę na konto lub przekazując 1% podatku. W obu przypadkach należy pamiętać o dopisku i Jakub Skoczylas. Polska Miedź wypracowała w zeszłym roku ponad 2 miliardy złotych zysku netto. Było sporo wyzwań, ale za efekt finansowy mogę podziękować całej załodze KGHM, mówił prezes KGHM Polska Miedź SA Marcin Chludziński. W zeszłym roku grupie KGHM udało się utrzymać przychody na poziomie ponad 20 miliardów złotych. Zarząd KGHM w nowej kadencji pracował od lipca 2018 roku. Prezes KGHM Marcin Chludziński podkreśla, że podziękowania za wynik finansowy miedziowej spółki należą się wszystkim pracownikom. Górnikom, hutnikom, wszystkim inżynierom, wszystkim służbom, spółkom. Dziękuję przy skali wyzwań. Myślę, że to jest bardzo dobry efekt. Musimy teraz już pracować bardziej i koncentrować się na roku 2019. A wyzwań według prezesa Chludzińskiego było sporo. Między innymi awaria pieca w hucie Miedzi Głogów. Sytuacja nadzwyczajna, 1/3 mocy produkcyjnych wyłączonych przez pewien czas, postój remontowy w hucie Głogów, znacznie niższe ceny miedzi w drugiej połowie 2018 roku w kontekście zakładanych założeń, czyli to wpływało na naszą stronę przychodową. Mimo wyzwań spółce udało się przekroczyć założony plan produkcyjny i sprzedażowy. Powodów do zadowolenia byłoby z pewnością znacznie więcej, gdyby nie podatek od wydobycia miedzi i srebra, który co roku poważnie uszczupla budżet spółki. Warto podkreślić, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu posłowie mają się zająć sprawą obniżenia podatku miedziowego o 15%. Jak szacuje rząd, obniżenie podatku oznacza dla budżetu państwa w 2019 roku wpływy mniejsze o 180 milionów złotych, które zostaną w kasie KGHM. Wrocławski Uniwersytet Przyrodniczy pochwalił się w czwartek jednym ze swoich laboratoriów. To specjalistyczna pracownia, w której studenci weterynarii ćwiczą m.in. procedury, jakie w przyszłości będą musieli zastosować podczas porodu dużych zwierząt. Wrocławska pracownia jest największym tego typu obiektem w Polsce.
Pracownia symulacyjnego doskonalenia klinicznego na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu to największe laboratorium tego typu w Polsce. Obiekt pozwala uczyć studentów weterynarii bez zbędnego niepokojenia żywych zwierząt. W naszym przypadku wydaje się, że lepiej, żeby studenci ćwiczyli technikę badania klinicznego, badania ultrasonograficznego, badania zewnętrznego, wewnętrznego, odbierania ciężkiego porodu, no przecież nie na żywych zwierzętach, bo to by było niehumanitarne. Podczas zajęć na specjalnych fantomach studenci weterynarii mogą przećwiczyć zabiegi, które w przyszłości będą wykonywać żywym zwierzętom. Mamy stanowisko do nauczania ciężkiego porodu, symulacyjne. My mamy stanowisko do uczenia badania klinicznego, zewnętrznego i wewnętrznego. Mamy stanowisko do badania wymienia, do badania mleka, stanowisko do ultrasonografii, no i jeszcze kilka innych stanowisk, o których w tej chwili nawet już nie pamiętam, tyle tego jest. To jest fantom bydlęcy, na którym studenci mogą doskonalić swoje umiejętności badania palpacyjnego, które jest podstawowym badaniem w rozrodzie bydła. I tak jak tutaj widać, mamy cały układ rozrodczy, czyli począwszy od pochwy, skończywszy na jajnikach. Studenci mogą omacywać wszystkie te elementy w sposób uproszczony mimo wszystko, ale jednak stosunkowo oddany do sytuacji rzeczywistej, czyli do narządów krowy. Przyszli weterynarze podkreślają, że zajęcia na fantomach są przydatne, a podczas ćwiczeń na fantomach badania można wykonywać wolniej i dokładniej, co jest szczególnie ważne, gdy robi się to po raz pierwszy. Jest prościej niż na żywym zwierzęciu, więc zaczynając w ten sposób myślę, że mamy możliwość jakby dogłębniejszego zrozumienia tej metody diagnostyki. Zdecydowanie łatwiej jest znaleźć te twory niż na żywym zwierzęciu, bo tutaj mamy anatomiczne położenie narządu i dzięki temu, że widzimy, wiemy dokładnie, jak mamy kierować głowicę USG, żeby znaleźć na przykład właśnie jajniki, żeby je zbadać, wiedzieć, w której fazie cyklu jest krowa. Wiedza zdobyta w pracowni z pewnością przyda się przyszłym weterynarzom. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w Polsce rodzi się ponad 2 miliony cieląt i prawie 18 milionów prosiąt. O nowoczesny blok żywieniowy, jadalni i kilkanaście kolejnych miejsc noclegowych wzbogacił się m.in. Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie w ramach projektu Po Przygodę w Przyrodę. Inwestycja kosztowała blisko 4 miliony złotych, z czego 3 miliony stanowiło dofinansowanie z Unii Europejskiej. Podczas dzisiejszego podsumowania projektu była okazja do obejrzenia nowej odsłony placówki. Rocznie korzysta z niej około 4 tysięcy dzieci i młodzieży z całego kraju. Rozbudowa domów czasów dziecięcych w Przemkowie, ośrodka edukacji ekologicznej, oczekiwana była od dawna. Obecnie jest to obiekt bardzo nowoczesny. Placówka wzbogaciła się głównie o pion żywieniowy. O to chodziło głównie w tym projekcie, żeby wybudować kuchnię z zapleczem sanitarnym, który będzie spełniał wszystkie przepisy sanitarne, jadalnie dla dzieci, a także kilkanaście miejsc noclegowych. Cała inwestycja trwała około 2 lat. Do obecnego budynku dobudowano kolejny z łącznikiem. Mamy bardzo, bardzo nowoczesny obiekt z zastosowaną wentylacją mechaniczną, z wysokosprawnym odzyskiem ciepła. Przemkowska placówka jest jedną z nielicznych w kraju, gdzie wypoczynek dzieci i młodzieży połączony jest z edukacją ekologiczną. Rocznie przybywa w niej około 4 tysięcy osób. Miejsca trzeba rezerwować z dużym wyprzedzeniem. Obecnie Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie to 2 budynki, prawie 100 miejsc noclegowych, boiska, place zabaw, pracownia przyrodnicza oraz edukacyjna ścieżka przyrodnicza. Placówka utrzymuje się praktycznie sama. Subwencja oświatowa pokrywa tylko nauczycielskie pensje. I to już wszystkie informacje w dzisiejszych wydarzeniach. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.